Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, posłowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej swoimi podpisami pod kandydaturą profesora Leona Kieresa uznają, że wybór pana profesora na sędziego Trybunału Konstytucyjnego służyć będzie państwu, służyć będzie umacnianiu instytucji demokratycznych, służyć będzie autorytetowi Trybunału Konstytucyjnego. Przedmówcy podkreślali wielkie wykształcenie, tytuły naukowe pana profesora Leona Kieresa, ale przecież mieliśmy w Polsce wiele przykładów na to, że osoby, które szczyciły się tytułami najznamienitszych alma mater, uchybiały w życiu publicznym standardom i czasem nawet dobrym obyczajom. I właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że o panu profesorze Leonie Kieresie, oceniając jego życie publiczne, można powiedzieć bene meritus, dobrze zasłużony. Pan profesor Leon Kieres, chociaż wypełniał polityczne funkcje, nawet osoby nieprzychylne jego kandydaturze nie mogą powiedzieć, że jego działalności towarzyszyły tony polityczne. Był samorządowcem, członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, był polskim reprezentantem Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy i oceniając tę jego misję, można powiedzieć bene meritus, dobrze zasłużony. Pan profesor Leon Kieres był senatorem i kiedy ocenia się ten fragment jego działalności publicznej, również powiedzieć można bene meritus, dobrze zasłużony. Profesor Leon Kieres wielokrotnie stawał naprzeciw wyzwaniom trudnym i udowadniał, jak łatwo mu być człowiekiem prawa. W gronie posłów Sojuszu Lewicy Demokratycznej jeszcze przed tym posiedzeniem żeśmy rozmawiali i wszyscyśmy zgodzili się z opinią Ryszarda Kalisza, który świat prawa rzeczywiście zna pośród nas najlepiej, który powiedział profesorze Leonie Kieresie, że to człowiek, który traktuje godność jako źródło praw i wolności obywatelskich. I chciałem zwrócić uwagę na rzecz jeszcze jedną, kiedy kilka lat temu wstrząsnął Polską fakt wyniesienia z biur IPN-u jawnej listy katalogowej osób z archiwalnego zasobu IPN. Pan profesor, stając przed tę Izbą, powiedział: przepraszam za to, że zaistniała sytuacja, mówił, w której Instytut Pamięci Narodowej został wykorzystany do stworzenia sytuacji dla wielu uczciwych ludzi, bardzo niewygodnej, a często wręcz dramatycznej. Więc można, kończąc już, powiedzieć o panu profesorze: bonum ex malo non fit, dobro nie rodzi się ze zła. To sentencja Seneki, ona jest wpisana w życiorys i w misję publiczną pana profesora Leona Kieresa. Posłowie ponad podziałami, wierzę, że poprą tę kandydaturę. Dziękuję.